Już za moment pierwsze żużlowe emocje na torze przy ulicy Wrocławskiej 69. Dzisiaj Folubas Zielona Góra podejmować będzie ekipę Unileszna, więc pojedynek aktualnego mistrza Polski oraz wicemistrza. Jest to pierwszy rewanż za finał, który właśnie w tym roku mieliśmy okazję śledzić na tym pięknym obiekcie, tutaj w Zielonej Górze oraz także na Smoczyku w Lesznie. Wczoraj wielu zawodników dzisiaj obecnych tutaj na naszym stadionie właśnie w Lesznie startowało w memoriale Alfreda Smoczyka. Tam wygrał Emil Sajfudinow, na miejscu trzecim był Piotr Protasiewicz, zawodnik Folubasu Zielona Góra, który dzisiaj występuje spośród zawodników leszczyńskiej Unii, którzy dzisiaj wystartują na naszym owalu. Najwyżej uplasował się Tobiasz Musielak, który z dorobkiem 9 punktów zajął 6 miejsce. Dzisiaj pogoda dopisała, więc i kibice zgromadzili się dosyć licznie na tym pierwszym sparingu, pierwszym oficjalnym sparingu drużyny Folubasu Zielona Góra. Dobrze wiemy, wczoraj odbył się trening punktowy z drużyną rzeszowską, wygrany przez naszą ekipę dosyć pewnie. Wcześniej także wewnętrzny sparing Folubasu Zielona Góra 1 z Folubasem Zielona Góra 2, który wspomagany był przez m.in. Grzegorza Walaska czy Rafała Okoniewskiego, a więc no, te pierwsze szlify nasi zawodnicy mają już za sobą. Jeśli chodzi o braki, to dzisiaj i po stronie leszczyńskiej, i po stronie drużyny Zielonej Góry brakuje jednego zawodnika, mianowicie nie ma żużlowców, którzy startują w elitarnych rozgrywkach Grand Prix. Oni, mowa tutaj oczywiście o Jarosławie Hampelu oraz AJ-u, udali się do Nowej Zelandii, gdzie już niedługo zainaugurują ten sezon żużlowy. Jeśli chodzi o batalię z poprzedniego roku, tutaj na tym stadionie pomiędzy tymi obiema drużynami, Folubas wygrał dwa mecze dosyć pewnie, 54-35 w fazie zasadniczej oraz 52-38 w tym meczu finałowym. Jestem przekonany, że dzisiaj emocji będzie co niemiara, ale zanim skład obydwu drużyn i zanim pierwszy bieg, no to najpierw oddaję głos Damianowi, który przed meczem w parkingu maszyn zbierał pierwsze wywiady. W Zielonej Górze jest już Aleks Lektajew, ale dzisiaj nie wystąpi. Dlaczego? Ponieważ Aleks ma jeszcze za mało jazdy. Sparing z Unią Leszno to zawsze, spotkania z Unią Leszno zawsze były napięte. Czy dzisiaj przykłada pan jakąś wagę do wyniku, czy cały czas traktujemy to jako trening i tylko to się liczy, żeby była jazda? No jest to trening, ale na pewno jest to przeciwnik już mocniejszy i na jego tle będziemy już mogli coś, jakieś wnioski konkretne wyciągnąć. Panie trenerze, jest Unia Leszna jest już po pierwszych sparingach w tym sezonie. Tak. Odbył się również memoriał Alfreda Smoczyka. Jak pan u progu sezonu oceni formę swoich podopiecznych? No, o formie można coś powiedzieć. Nie najgorzej, chociaż wczoraj w memoriale nie wszyscy zawodnicy pojechali dobrze. Ale jeśli chodzi o sparingi, któreśmy odjechali, to nie było najgorzej. Cały czas testują chłopaki sprzęt. Po zimie wiadomo, mało jazdy. Jeszcze troszeczkę potrzeba tych jazd treningowych, sparingowych. Myślę, że do ligi wszystko będzie ok. Dzisiejszy sparing z Folubasem traktuje pan troszkę w formie, że wynik jest ważny, czy liczy się dzisiaj tylko i wyłącznie jazda, żeby trening odbyć? Nie, no na pewno ten wynik jest też ważny, ale ważne też jest dopasowanie sprzętowe, żeby chłopaki się wjechali w swoje nowe motocykle, żeby nabrali takiej pewności siebie na to, że bardziej o to tylko chodzi. To jest głównie, no jest to trening punktowany i wiadomo, wynik, ale nie za wszelką cenę. Dzisiaj w Folubasie wystąpi pana syn Łukasz. Będzie mu pan udzielał jakiś wskazówek, czy mimo, że to sparing, to nie ma tu miejsca na żadne sentymenty? Nie. Łukasz broni barw Folubasu Zielona Góra. Ja jestem trenerem Unii Leszno, także nie. Panie Piotrze, jesteśmy dzień po memoriale Alfreda Smoczyka, zajął tam pan trzecie miejsce, czyli pierwsze poważniejsze ściganie w tym sezonie chyba się udało. Tak, no wiadomo, że tam nie ma co się za bardzo gdzieś tam ekscytować tymi zawodami, bo to jest też jeden z kolejnych etapów, jak już mówiłem, testowania i rozjeżdżenia, wykorzystania błędów, które są po zimie. Było dobrze, aczkolwiek to nie bezbłędnie, dużo błędów, trochę szczęścia, ale w sporcie szczęścia trzeba mieć. Dzisiaj kolejny etap, nowe silniki zaczynają
być sprawdzane. No, nie mam powodów do jakichś tam wielkich nerwowości czy obaw, ale jeszcze dużo pracy mnie czeka, takie mam uczucie. Jesteśmy na chwilę przed sparingiem. Traktujesz te jazdy czysto treningowo, czy może przykładasz sporą wagę już do wyniku? Znaczy, jakoś do wyniku nie przykładam wagi, bo chodzi o to, żeby wjechać w ten sezon. Nie miałem z tych jazd jeszcze zbyt dużo. Znaczy, na punkty też na pewno patrzę, bo jakaś tam motywacja dodatkowa jest, ale na razie myślę o tym, żeby jakby spasować sprzęt, zacząć dopasowywać i wjechać się w sezon. Jesteś ustawiony na rezerwie, już masz, wiesz, w jakich biegach wyjedziesz, czy to wszystko zależy od przebiegu spotkania? No tak jak powiedziałeś, zależy od przebiegu spotkania. Trener zadecyduje, kiedy będę mógł wyjechać. Mam nadzieję, że uda mi się więcej niż dwa razy, ale... No zobaczymy, na razie czekam. Tymczasem oddajemy głos Mateuszowi i wracamy na stanowisko komentatorskie, bo za chwilę zawodnicy wyjadą do pierwszego wyścigu. Obydwa zespoły dzisiaj przystąpią do tego spotkania w następującym zestawieniu. Faluba z Żona Góra z numerem 9 Piotr Protasiewicz, numer 10 Łukasz Jankowski, nowy nabytek ekipy Mistrza Polski, numer 11 Jonas Davidson, numer 12 Krzysztof Jabłoński, z numerem 13 Rune Holta, numer 14 Patryk Dudek, 15 to Adam Strzelec oraz z numerem 16 Kacper Nyrogowski. Trenerem Falubazu Zielona Góra jest oczywiście Rafał Dobrucki. Natomiast skład Unii Leszno z numerem 1 Troi Beczlor, numer 2 Tobiasz Musielak, numer 3 Przemysław Pawlicki, numer 4 Damian Baliński, numer 5 Jurica Pawlicz, numer 6 Piotr Pawlicki i z numerem 7 Kamil Adamczewski. Trenerem leszczyńskich Byków jest Roman Jankowski. I pierwsze starcie dzisiejszych zawodów w kasku niebieskim Adam Strzelec, w kasku żółtym Piotr Pawlicki, kask czerwony to Patryk Dudek oraz w kasku białym Kamil Adamczewski. Zawodnicy już ustawieni nieruchomo pod taśmą i za moment pierwsze emocje. Kto pierwszy? Tak jest! Zawodnicy Falubazu Zielona Góra, więc Strzelec i Patryk Dudek na dwóch czołowych miejscach. Teraz na pierwszą blokadę wyszedł ten bardziej doświadczony, rutynowany junior, a więc popularny Duzer z Falubas jedzie na prowadzenie 5-1. Na miejscu trzecim Piotr Pawlicki, który stara się cały czas atakować Adama Strzelca. Natomiast Strzelba broni się zaciekle przed tymi atakami bardzo talentowanego juniora. Jak na razie stawkę zamyka Kamil Adamczewski, który no nie najlepiej wyszedł spod taśmy. Za moment Patryk Dudek będzie po raz ostatni okrążał owal na wrocławskiej 69. Już naprawdę fantastyczna jazda Patryka Dudka i wielka przewaga nad drugim Adamem Strzelcem. Właśnie w tym momencie Duzers melduje nam się na linii mety. Dla niego 3 punkty, 2 dla Adama Strzelca, 1 punkt dla Piotra Pawlickiego, bez punktu Kamil Adamczewski. Bieg drugi dzisiejszych zawodów przed nami, a w nim jedna zmiana dla Tobiasza Musielaka. Jedzie Marach, natomiast w kasku żółtym Troy Beczlor. Jest również Piotr Portasiewicz i Łukasz Jankowski po stronie Falubazu Zielona Góra. Liczymy na kolejne zwycięstwo, ale pierwszy spod taśmy wyskakuje Troy Beczlor. Teraz leży Łukasz Jankowski. Wyścig najprawdopodobniej będzie przerwany. To był pierwszy łuk, a więc no, liczymy na to, iż powtórka będzie w czteroosobowym składzie, ale nie wyglądało to najlepiej. Cały czas leży Łukasz Jankowski. Powtórka tego biegu w czteroosobowym składzie, w kasku żółtym Troy Beczlor, w kasku czerwonym Piotr Portasiewicz, kask biały to Filip Marach, który zastępuje Tobiasza Musielaka, oraz w kasku niebieskim Łukasz Jankowski, który zanotował upadek, ale no jak okazało się, Jankes jest zdolny do dalszej jazdy oraz także sędzia zezwolił, ażeby Łukasz Jankowski, a więc syn trenera Unii Leszno, wystąpił w biegu drugim, a przed nami właśnie teraz ta gonitwa. Zawodnicy już ruszyli. No i ponownie najlepiej ze startu Troi Beczlor, ale teraz atakować go będzie Piotr Protasiewicz. Nasz kapitan nie odpuści. Jest
już na tylnym kole Troja Bachelora, Piotr Protasiewicz. On nie najlepiej wyszedł ze startu, ale teraz będzie robił wszystko, ażeby ograć Kangura z Leszta. No i chyba ta sztuka mu się w tym momencie udaje. Tak jest, mamy pierwszy atak w tym dzisiejszym spotkaniu. No i w tym momencie to Piotr Protasiewicz jest na prowadzeniu. Na miejscu trzecim Łukasz Jankowski. Zobaczymy, czy będzie w stanie jeszcze nowy nabytek Folubazu Zielona Góra powalczyć z Trojem Bachelorem. Za momenty przed nami ostatnie okrążenie. Protasiewicz pewnie po 3 punkty. Fantastyczny atak na drugim łuku trzeciego okrążenia. No i będziemy mieli kolejne zwycięstwo drużynowe Folubazu Zielona Góra. W międzyczasie upadek zanotował Filip Marach. On wykluczony z tego biegu. Natomiast 3 punkty do mety dowozi Piotr Protasiewicz. 2 oczka dla Troja Bachelora. 1 punkt dla Łukasza Jankowskiego. Bieg trzeci przed nami, no i kolejne fantastyczne ściganie na wrocławski 69. W kasku czerwonym Jonas Dawidson, kask żółty Przemysław Pawlicki, kask niebieski Krzysztof Jabłoński oraz w kasku białym Damian Baliński. Czterech żużlowców o wyrównanych umiejętnościach, a więc tutaj może zdarzyć się naprawdę nie wszystko. I za moment ruszą jeszcze ostatnie korekty sędziego tych zawodów. Motory poszły w górę, no i na prowadzeniu zawodnicy Folubazu Zielona Góra, ale teraz świetnie przy krawężniku próbuje powstrzymać naszych Przemysław Pawlicki. Mamy wynik 3-3. Nie najlepiej rozegrał wyjście z pierwszego łuku Krzysztof Jabłoński. On na ostatnim miejscu, ale na prowadzeniu Jonas Dawidson pokazuje. Szwedzisz będzie naprawdę dobrym ogniwem, silnym ogniwem Folubazu Zielona Góra. Teraz kapitalnym atakiem popisał się Krzysztof Jabłoński. On minął Damiana Balińskiego. No i mamy kolejne prowadzenie Folubazu Zielona Góra, ale musi uważać jeszcze Krzysztof, bowiem popularny Bali nie odpuści. On będzie czekał do końca na minimalny błąd naszego zawodnika. 4-2. Pewna jazda Jonasa Dawidsona, ale próbuje atakować go cały czas przy krawężniku Przemysław Pawlicki. Pawlicki jednak nie da rady, a więc Dawidson dowozi trójkę i Folubaz wygrywa trzecie starcie. 4-2, 3 punkty Jonas Dawidson, 2 oczka Przemysław Pawlicki, 1 punkt Krzysztof Jabłoński, bez punktu Damian Baliński. Czwarty bieg dzisiejszych zawodów, w kasku żółtym Jurica Pawlicz, w kasku niebieskim Adam Strzelec, kask biały Kamil Adamczewski oraz w kasku czerwonym Rune Holta. Za moment ruszą zawodnicy do tej czwartej gonitwy i już taśma poszła w górę. Rune Holta zakłada się na wszystkich. Norwek z polskim paszportem, ale leży zawodnik Unii Leszna, więc ten wyścig jest przerwany. Kamil Adamczewski, on nie wytrzymał tej walki na pierwszym łuku, no ale prawdopodobnie powtórka w czteroosobowym składzie. I ponownie bieg czwarty, powtórzony Jurica Pawlicz w kasku żółtym, Adam Strzelec w kasku niebieskim, Kamil Adamczewski w kasku białym oraz Rune Holta w kasku czerwonym w tym pierwszym biegu, w którym upadek zanotował Kamil Adamczewski. Świetnie ze startu wyszedł Rune Holta, no i być może w końcu pierwsze zwycięstwo w barwach Folubazu Zielona Góra w tych meczach sparingowych, przedsezonowych zanotuje Rune Holta. On jak na razie przywoził same dwójki, ale teraz przed nim naprawdę jest wielka okazja, żeby pokonać Jurica Pawlicz. To jest zawodnik na pewno w jego zasięgu. Za moment okaże się. Holta w kasku czerwonym, Strzelec w kasku niebieskim i taśma poszła w górę. Rune Holta nie najlepiej w tym pierwszym łuku, ale po szerokiej idzie Norwek z polskim paszportem i niestety to zawodnicy Unii Leszno na podwójnym prowadzeniu. Holta jest trzeci, Holta ściga cały czas Kamila Adamczewskiego. No i teraz wydaje się, że już jest przed młodym zawodnikiem Unii Leszno. Jednak nie. Fantastyczna kontra Kamila Adamczewskiego nie liczy się. Nie liczy się jak na razie w tym biegu. Adam Strzelec, a Holta teraz rozpędza się po szerokiej. Próbuje znaleźć tą odpowiednią ścieżkę. Rune Holta teraz zarzuciło Jurice Pawlicza, ale utrzymał się jednak Chorwaty na motorze. Za moment ostatnie okrążenie przed zawodnikami. No i zanosi się na pierwsze
zwycięstwo zawodników Leszczyńskiej Unii. Miejmy nadzieję, że nie w stosunku 5-1, bowiem walczy cały czas jeszcze Rune Holta. Ostatni atak na ostatnim łuku, ale jednak Kamil Adamczewski świetnie bronił się przed atakami byłego zawodnika elitarnego cyklu Grand Prix Rune Holta. 1 punkt, bez punktu Adam Strzelec, natomiast na miejscu pierwszym dwaj zawodnicy Leszczyńskiej Unii, Jurica Pawlić oraz Kamil Adamczewski. I kolejny piąty wyścig dnia dzisiejszego, a w nim pojadą w drużynie Falubazu Zielona Góra Krzysztof Jabłoński w kasku niebieskim oraz Jonas Dawidson w kasku czerwonym, natomiast w drużynie Unii Leszno Troy Bachelor oraz Piotr Pawlicki w kasku białym. Fantastyczna stawka. No i kto najlepiej? Najlepiej zdaje się Krzysztof Jabłoński, ale teraz Troy Bachelor będzie starał wyprzedzić naszego Krzyśka na drugim łuku. No i ta sztuka mu się udaje. Na miejscu ostatnim niestety jest Jonas Dawidson, a więc prowadzą Leszczynianie 4-2. Będzie jednak cały czas czynił starania Jonas Dawidsona, żeby prześcignąć młodego Piotra Pawlickiego, ale bliżej jest Jabłoński Bachelora niż Dawidson Pawlickiego. Teraz będzie próbował na drugim łuku Krzysztof Jabłoński dobrać się do skóry Troja Bachelora. Jest atak, ale fantastycznie radzi sobie Australijczyk na tym dzisiejszym torze. Cały czas na miejscu czwartym jest Jonas Dawidson, a więc zapowiada nam się, iż będziemy mieli prowadzenie Leszczyńskiej Unii 4-2. Tak jest, takim rezultatem kończy się ten piąty bieg dzisiejszego dnia. Zawody wygrywa Troy Bachelor, na drugim miejscu Krzysztof Jabłoński. 1 punkt dla Piotra Pawlickiego, bez punktu Jonas Dawidson. Wyścig szósty dzisiejszego dnia, w nim wystartują w kasku żółtym Przemysław Pawlicki, kask czerwony Rune Holta, kask biały Damian Baliński i w kasku niebieskim niepokonany jak dotąd zwycięzca pierwszego biegu, a więc Patryk Dudek. Wielkie emocje szykują nam się teraz z udziałem tej czwórki żużlowców. Patrząc na nazwiska, wydaje się, iż faworytem powinien być Holta, ale jednak on w swoim pierwszym starcie zaprezentował się nie najlepiej. Przejechał trzeci, przegrywając 5-1 z parą leszczyńską Pawlicz Adamczewski, ale teraz będzie miał znakomitą okazję Holta, ażeby się zrewanżować. Pawlicki, Holta, Baliński i Dudek, już ruszyli zawodnicy. No i jest właśnie Rune Holta na prowadzeniu, on w kasku czerwonym, ale ostatni jest Patryk Dudek, który teraz przedzierał się przy krawężniku. Nie udała się ta sztuka Patrykowi. Na miejscu drugim jest Damian Baliński, trzeci Przemysław Pawlicki. No i już zawodnicy uformowali się w tej kolejności, a więc wydaje się, że tutaj większych emocji mieć nie będziemy. Spora strata Patryka Dudka do Przemysława Pawlickiego. Wyszedł dobrze Dudek z tego pierwszego łuku na pierwszym okrążeniu, ale miał potem spore problemy. Teraz takowe ma również Przemysław Pawlicki. Wydawało się, że doścignie go Duzers, ale jednak nie udało się dopaść swojego kolegi, z którym rywalizuje już naprawdę długie lata. Patryk Dudek, Rune Holta teraz zmierza pewnie po swoją pierwszą trójkę. Tak jest, pierwsze 3 punkty w tych meczach przedsezonowych dla Rune Holty. Na miejscu drugim Damian Baliński, dla niego 2 oczka. Trzecie miejsce Przemysław Pawlicki, 1 punkt, bez punktu Patryk Dudek. Kolejny, siódmy już bieg dzisiejszych zawodów przed nami, a w nim zaprezentują nam się po raz drugi Piotr Protasiewicz oraz Jurica Pawlicz, odpowiednio w kasku czerwonym oraz żółtym. No i Łukasz Jankowski, kask niebieski, oraz Piotr Pawlicki, kask biały. Dla tego ostatniego będzie to trzeci start dzisiejszego dnia. Kto najlepiej spod taśmy? Jest świetnie ustawiony Piotr Protasiewicz. On wydawało się, że będzie pierwszy, ale jednak Piotr Pawlicki minął naszego kapitana. Protasiewicz jednak nie składa broni. On postara się minąć Piotra Pawlickiego na trasie. Już raz ta sztuka mu się udała. Ogromne problemy ma Łukasz Jankowski, ażeby utrzymać się na motorze. Jego strata do trzeciego Jurycy Pawlicza jest już naprawdę bardzo duża, a więc zanosi nam się na kolejne zwycięstwo Leszczyńskiej Unii w stosunku 4.
4-2, bowiem Protasiewicz już ma także dużą stratę do Piotra Pawlickiego. Młody junior Leszczyńskiej Unii fantastycznie spasował nam się z tym torem po dwóch pierwszych startach, takich nie najlepszych. Teraz no, prawdopodobnie zainkasuje komplet 3 punktów. Odmówił już walki Łukasz Jankowski. On wykluczony z tego wyścigu, natomiast bieg wygrywa Piotr Pawlicki, dla niego 3 punkty, 2 oczka dla Piotra Protasiewicza i na miejscu trzecim z 1 punktem Jorica Pawlic. Wyścig 8 przed nami, a w nim mamy 2 zmiany. W miejsce Tobiasza Musileka pojedzie Kamil Adamczewski, natomiast za Adama Strzelca w kasku niebieskim Kacper Rogowski. To będzie pierwszy wyścig dla popularnego Rogusia dnia dzisiejszego. Obok nich ustawią się pod taśmą w kasku czerwonym Rune Holta oraz w kasku żółtym Troy Bachelor. Wydaje się, że Holta już te problemy ze sprzętem ma za sobą, bowiem ostatni wyścig kapitalny w jego wykonaniu, no i pierwsza trójka dla pana Rune Holty. Za moment on będzie bronił barw Olubazu wspólnie z Kacprem Rogowskim. Wynik tego meczu jak na razie jest remisowy, 21-21, mimo iż z początku to żużlowcy Olubazu Zielona Góra mieli dosyć wysoką przewagę, ale teraz bieg 8 przed nami, no i najlepiej niestety żużlowcy Unii Leszno, ale przyblokował Kamila Adamczewskiego Rune Holta. Na miejscu pierwszym jest Troy Bachelor, na pozycji czwartej, a więc ostatniej, Kacper Rogowski, i zanosi się na kolejne zwycięstwo Leszczyńskiej Unii w stosunku 4-2. Troy Bachelor, Rune Holta, Kamil Adamczewski oraz Kacper Rogowski. Tak teraz wygląda ta stawka. Za momenty przed nami trzecie okrążenie. Rune Holta cały czas ściga młodszego kolegę Troja Bachelora, ale no, nie potrafi jeszcze Holta na tym trudnym w owalu na wrocławskiej 69 mijać na trasie rywali. Duża przewaga tej dwójki nad młodymi juniorami. Adamczewski, on pewnie wiezie 1 punkt na trzecim miejscu. No i co najgorsze dla Olubazu Zielona Góra, przegrywamy batalię 8 w stosunku 4-2. No i po raz pierwszy dzisiejszego dnia to zawodnicy Leszczyńskiej Unii wychodzą na prowadzenie. Na miejscu pierwszym Troy Bachelor, dla niego 3 punkty, 2 oczka Rune Holta, 1 punkt Kamil Adamczewski, bez punktu Kacper Rogowski. Wyścig 9 przed nami, w nim zaprezentują nam się następujący zawodnicy. W kasku białym pojedzie Damian Baliński, kask niebieski Łukasz Jankowski, kask żółty Przemysław Pawlicki oraz w kasku czerwonym Piotr Protasiewicz. 3 wychowanków Leszczyńskiej Unii, 1 wychowanek Olubazu Zielona Góra, bowiem oczywiście Łukasz Jankes Jankowski to zawodnik występujący na co dzień w barwach właśnie zielonogórskiej drużyny. No i po raz pierwszy przed tym wyścigiem 9 to zawodnicy Leszczyńskiej Unii są na prowadzeniu, ale teraz Piotr Protasiewicz i Jankowski postarają się ograć Balińskiego i Przemysława Pawlickiego. Za moment taśma pójdzie w górę, no i kto najlepiej jest pod taśmy? Jest Protasiewicz na prowadzeniu, ale niestety zamyka stawkę Jankowski, no i zanosi nam się na remis 3-3. Jeszcze będzie na pewno starał się zaatakować Przemysława Pawlickiego Jankowski, ale on już ma sporą stratę do swojego młodszego kolegi. Na miejscu drugim jest Damian Baliński, on pewnie wiezie 2 punkty dla swojego zespołu po pierwszym, nie najlepszym starcie. Teraz Baliński notuje 2. Bo wiemy, najprawdopodobniej, jeśli tutaj nie będzie żadnego defektu, właśnie na tej pozycji dojedzie Damian Baliński. Już wielka przewaga Piotra Protasiewicza. Pokazuje kapitan, jak jeździć powinno się na tym owalu swoim kolegom, bowiem mają dzisiaj wszyscy problemy. Mowa o zawodnikach Olubazu Zielona Góra, żeby no, punktować sprawnie w tym spotkaniu. Protasiewicz, dla niego 3 punkty, 2 oczka Damian Baliński, 1 punkt Przemysław Pawlicki. No i po raz drugi dnia dzisiejszego bez punktu Łukasz Jankowski.
Dziesiąty bieg za moment przed nami, a w nim zameldują nam się następujący zawodnicy. W kasku białym Kamil Adamczewski, w kasku żółtym Jelica Pawlic, kask czerwony Jonas Dawidson oraz w kasku niebieskim Krzysztof Jabłoński. To jest na pewno odpowiedni moment, ażeby zacząć się punktować, ażeby zacząć odjeżdżać rywalom. Mowa tutaj o zawodnikach Folubasu Zielona Góra. Duet Pawlic Adamczewski może na papierze nie jest szczególnie silny, ale jednak ci dwaj zawodnicy wygrali już dzisiaj raz w stosunku 5-1, a więc należy cały czas uważać na tych dwóch bardzo młodych zawodników, ale Dawidson no to żużlowiec, który będzie prawdopodobnie tą trzecią siłą w drużynie Folubasu Zielona Góra, więc powinien w takich starciach pokazywać, jak mocnym jest on zawodnikiem, jak mocnym psychicznie teraz na jego barkach odpowiedzialność, ażeby tutaj zwyciężyć w tym dziesiątym biegu. Pomagać będzie mu Krzysztof Jabłoński. Za momenty taśma pójdzie w górę, tak jest, no i na prowadzeniu dwaj zawodnicy Folubasu Zielona Góra, więc sprawdziły się te moje przewidywania. Jeszcze dowieźcie panowie to do końca. Jest Dawidson pierwszy tuż za jego plecami, Krzysztof Jabłoński w kasku niebieskim. Miejsce trzecie na chwilę obecną dla Kamila Adamczewskiego. Pogubił się kompletnie na wyjściu spod taśmy Jurica Pawlic. On zajmuje czwartą pozycję, czwartą lokatę. No i nie widać szczególnie dobrych prognoz, a żeby tutaj udało mu się przejść do przodu, nawet przed swojego młodszego kolegę, jakim jest Kamil Adamczewski. A duet, ta para Folubasu Zielona Góra w postaci Dawidson Jabłoński pewnie zmierza do mety po zwycięstwo w stosunku 5-1, a więc prawdopodobnie po tym biegu Folubas będzie po raz kolejny prowadził pierwsze miejsce. Ostatecznie dla Krzysztofa Jabłońskiego, dla niego 3 punkty, 2 oczka Jonas Dawidson, 1 punkt Kamil Adamczewski, no i bez oczek w tym 10 biegu Jurica Pawlic. Jedna zmiana za Tobiasza Musielaka w kasku białym, Filip Marach, natomiast obok niego jest także Przemysław Pawlicki, dwójka juniorów zatem po stronie leszczyńskiej Unii, w kasku czerwonym w drużynie Folubasu Zielona Góra Rune Holta i w kasku niebieskim Łukasz Jankowski. To na pewno jest dobra okazja dla Jankowskiego, ażeby przełamać się. On nie najlepiej rozpoczął te dzisiejsze zawody. 1-0-0 to jest dorobek punktowy wychowanka leszczyńskiej Unii i syna szkoleniowca właśnie Byków z Leszna. Teraz przed nim dwóch juniorów. Ciężki na pewno do grania będzie Przemysław Pawlicki, ale już Filip Marach na pewno jest w zasięgu Łukasza Jankowskiego. Jankowski, Marach, Holta i Pawlicki. Ta czwórka już nieruchomo pod taśmą. No i ruszyli najlepiej zawodnicy Folubasu Zielona Góra. Runek Holta, on po szerokiej. Jankowski powinien przyblokować Przemysława Pawlickiego. Jest prowadzenie zawodników Folubasu Zielona Góra w stosunku 5-1, ale teraz fantastyczny atak starszego z braci Pawlickich. No i mamy wynik 4-2. Nie patyczkował się młody zawodnik Unii Leszno z Łukaszem Jankowskim. Minął go bez najmniejszego problemu, a na prowadzeniu jest Rune Holta. On pewnie zmierza po zwycięstwo, po 3 punkty. Spore problemy z utrzymaniem na motorze ma Filip Marach. Już wielka strata tego zawodnika. Pytanie tylko jedno, czy Łukasz Jankowski jeszcze będzie w stanie powalczyć z Przemysławem Pawlickim? Wydaje się, że nie, bowiem ta trójka z przodu już uformowała się w odpowiednich odległościach. Rune Holta, dla niego 3 punkty na miejscu drugim i 2 oczka dla Przemysława Pawlickiego. 1 punkt Łukasz Jankowski, bez punktu w biegu 11 Filip Mara. 12 wyścig dzisiejszych zawodów, a w nim pod taśmą zameldują nam się następujący zawodnicy. Piotr Pawlicki w kasku białym, obok niego Patryk Dudek, kask niebieski, w kasku żółtym Troy Bachelor oraz w kasku czerwonym Jonas Dawidson. Na pewno stawka niezwykle wyrównana. Tutaj
tutaj dwóch juniorów oraz dwóch zawodników seniorskich, którzy prezentują zbliżone siebie umiejętności. Patryk Dudek dla niego to będzie dopiero trzeci start dnia dzisiejszego w swoim pierwszym wyścigu. Bez problemu wygrał także z Piotrem Pawlickim, bowiem ci dwaj zawodnicy mierzyli się w pierwszej gonitwie dnia dzisiejszego. Potem było troszeczkę gorzej, bowiem przyjechał ostatni w swoim drugim starcie Patryk Dudek. Teraz okazja, żeby zrehabilitować się. Ustawia się Patryk Dudek blisko Troja Bachelora, więc tutaj będzie niesamowita rywalizacja na łokcie, chociaż teraz sędzia tych zawodów kazał odjechać troszeczkę Australijczykowi. Jest gotowy Piotr Pawlicki, także jest już nieruchomo pod taśmą Jonas Davidson. Jeszcze raz Pawlicki, Dudek, Bachelori, Davidson. Za moment taśma pójdzie w górę. No i Patryk Dudek najlepiej z tego pierwszego łuku. Ojoj, ależ było niebezpiecznie. Jejku, co tam się wydarzyło? Podniosło motor Patrykowi Dudkowi. Wjechał w Piotra Pawlickiego, a ten zahaczył o Jonasa Davidsona. Wyglądało to naprawdę strasznie. Cała trójka leży na torze. No nie wiem, jak wyjdą ci zawodnicy z tego cała starcia, ale naprawdę wyglądało to strasznie makabrycznie. Zamarłem na moment. No i zobaczymy, czy cała trójka będzie gotowa. Będzie w stanie kontynuować dalsze zawody. Bardzo groźnie wyglądał ten wypadek na pierwszym łuku biegu 12, ale na szczęście okazało się, że Jonas Davidson tylko jest potłuczony, a w jego miejsce jedzie Kacper Rogowski, obok niego Troy Bachelor, Patryk Dudek i Piotr Pawlicki. Wyścig 12 powtórzony najlepiej ze startu. Patryk Dudek i on na prowadzeniu, ale byłoby cudownie, jakby to wiózł te 3 punkty, a teraz Kacper Rogowski mija na trasie Piotra Pawlickiego. Fantastyczny atak naszego młodego juniora. 4-2 prowadzi Palumas Zielona Góra. Drugi jest Troy Bachelor. Po pewne 3 punkty zmierza Patryk Dudek, ale z tyłu jakże emocjonująca walka pomiędzy Kacprem Rogowskim a Piotrem Pawlickim. Ten teoretycznie lepszy zawodnik leszczyńskiej Unii dał się objechać naszemu juniorowi Kacprowi Rogowskiemu. Dalej Roguś jedzie po ten jeden punkt, ale Piotr Pawlicki nie będzie odpuszczał. Atak po szerokiej teraz fantastycznie zablokowany przez Kacpra Rogowskiego. Kacper Rogowski, jeden punkt, wie, że ten zawodnika z przodu jest Patryk Dudek. Mknie do mety jak rmata, jak torpeda. Po kolejne 3 punkty, 4-2. Takim rezultatem kończy się ten wyścig 12. Mimo braku, mimo osłabienia, bowiem Jonas Davidson nie mógł w nim wystartować, no to jednak Falubas inkasuje 4 punkty. Patryk Dudek, on 3 punkty, bowiem wygrał. Troy Bachelor dla niego 2 oczka, 1 punkt Kacper Rogowski i bez punktu Piotr Pawlicki. 13 bieg dzisiejszego sparingu pomiędzy Falubasem Zielona Góra a Unią Leszno. Jedna zmiana, w miejsce Piotra Protasiewicza jedzie junior Adam Strzelec, a więc daje Rafał Dobrucki pojeździć młodzieżowcom w dniu dzisiejszym. Obok niego Krzysztof Jabłoński w kasku niebieskim, a w drużynie leszczyńskich byków Damian Baliński w kasku białym oraz Jurica Pawlicy kask żółty. Niezwykle silna para Unii Leszno, wicemistrzów Polski, ale teraz Jabłoński będzie musiał postarać się, ażeby ich powstrzymać. Ruszyli, no i najlepiej jest pod taśmy w kasku białym Damian Baliński. On jest na prowadzeniu. Teraz Jurica Pawlic minął Adama Strzelca. Udała mu się sztuka wyprzedzenia naszego juniora. Na miejscu drugim jest Krzysztof Jabłoński, który wiezie 2 punkty dla Falubasu Zielona Góra, ale będzie musiał, no prawdopodobnie do końca tego biegu, do końca tych okrążeń odpierać ataki Jurycy Pawlicza. Z przodu Damian Baliński, on no niezagrożony mknie po pewne 3 punkty, a więc najprawdopodobniej Unia Leszno wygra wyścig 13 w stosunku 4-2, ale jeszcze
musi cały czas uważać Krzysztof Jabłoński, bowiem Jurica Pawlicz siedzi mu na kole, stara się znaleźć każdą najmniejszą, najdrobniejszą pomyłkę naszego zawodnika, ale takowej w tym biegu nie było. Krzysztof Jabłoński, on dowozi ostatecznie 2 punkty, 3 oczka padły udziałem Damiana Balińskiego, na miejscu trzecim z 1 punktem Jurica Pawlicz i bez punktu Adam Strzelec. 13 wyścigów tego spotkania za nami, a więc czas teraz na biegi nominowane. W wyścigu 14 pojadą w kasku żółtym Damian Baliński, w kasku czerwonym Kacper Rogowski, w kasku białym Piotr Pawlicki oraz w kasku niebieskim Łukasz Jankowski. Faworytami tej gonitwy na pewno są żużlowcy Unii Leszno. Dotychczas dwaj nasi zawodnicy, którzy wystąpią w biegu 14, zdobyli 2 punkty, a więc nie jest to dorobek szczególnie okazały, ale wierzymy, iż Rogowski po raz kolejny przyjedzie przed Piotrkiem Pawlickim, no tak jak to było w biegu 12, a więc za moment kolejne emocje na stadionie przy ulicy Wrocławskiej 69. Zawodnicy już gotowi, no i na prowadzeniu jest Damian Baliński, on najlepiej ze startu, ale teraz próbuje po szerokiej wyprzedzić go Łukasz Jankowski, jeszcze wmieszał się w to wszystko Piotr Pawlicki. Na prowadzeniu 5-1 są żużlowcy Unii Leszno, jeszcze Jankowski cały czas nie składa broni. On będzie atakował zaciekle Piotra Pawlickiego. Ostatni, 4. No i jak na razie bez punktów jest Kacper Rogowski. No szkoda, szkoda tego startu, szczególnie wykonaniu Łukasza Jankowskiego, bowiem naprawdę wyszedł spod taśmy imponująco. Na prowadzeniu cały czas Damian Baliński. On pewnie jedzie po kolejne 3 punkty. Naprawdę okazały występy Damiana Balińskiego w dniu dzisiejszym na stadionie Mistrza Polski, a Jankowski jeszcze dobiera się do skóry Piotrowi Pawlickiemu, ależ fantastyczna akcja w tym ostatnim okrążeniu, ale ostatecznie to jednak Piotr Pawlicki przyjeżdża na drugiej pozycji. Naprawdę wielkie brawa za walkę dla Łukasza Jankowskiego. On z 1 punktem, 3 oczka dla Damiana Balińskiego i bez punktu Kacper Rogowski. Wyścig 15 za moment przed nami, ale zanim rywalizacja sportowa, chciałbym zaprosić jeszcze Państwa do odwiedzania strony typer.falubas.com. Fantastyczne nagrody, m.in. wycieczka do Kenii oraz także Grand Prix w Danii oraz w Czechach oraz karnety na dowolny stadion w Polsce na sezon następny, a więc no, nagrody są fantastyczne, ale teraz bieg 15 przed nami, a w nim występują Patryk Dudek w kasku czerwonym, Troy Bachelor w kasku żółtym, Krzysztof Jabłoński w kasku niebieskim oraz Przemysław Pawlicki w kasku białym. Wiadomo, wynik jest sprawą drugorzędną, ale przed tym biegiem mamy remis punktowy 42-42, a więc emocje sięgają, proszę Państwa, zenitu. Jeszcze raz Dudek, Bachelor, Jabłoński i Przemysław Pawlicki. Liczymy na atomowy start Patryka Dudkę oraz na płynną jazdę Krzysztofa Jabłońskiego, która, mam nadzieję, da nam zwycięstwo w tym sparingu z Unią Leszno, ale wydaje się, że najlepiej ze startu Troy Bachelor, on na prowadzeniu, ale teraz dwójka zawodników Falubasu Zielona Góra walczy z Australijczykiem, jednak cały czas Bachelor jest pierwszy. Drugie miejsce dla Krzysztofa Jabłońskiego, na miejscu trzecim Patryk Dudek, a więc zanosi nam się na remis w tym biegu oraz także w całym spotkaniu, ale jeszcze musi cały czas Duzerys uważać na te ataki z tyłu Przemysława Pawlickiego, ale blisko siebie cała czwórka, niesamowite emocje. Może tasowania nie ma, ale tutaj w każdej chwili każdy zawodnik może przesunąć się o pozycję do przodu. Teraz Jabłoński atakuje Bachelora, ale jednak cały czas to zawodnik Unii Leszno na prowadzeniu. Jeszcze Dudek musi uważać na te ataki Przemysława Pawlickiego, no i teraz ostatni wyraz, Dudek czy Pawlicki, jednak Pawlicki, no niestety, Patryk Dudek przegrywa z Przemysławem Pawlickim, ale naprawdę było sporo fantastycznego speedwaya w tym 15 biegu. Troy Bachelor dla niego, 3 punkty, 2 oczka Krzysztof Jabłoński, 1 punkt Przemysław Pawlicki i bez punktu Patryk Dudek.
Folba z Zielona Góra przegrywa 44-46 z ekipą Unii Leszno. W drużynie leszczyńskich Byków 12 punktów, Troi Bachelor bez punktu, Filip Marach, Hienemoczyk, Przemysław Pawlicki. 10 punktów udziałem Damiana Barińskiego, 5 oczek zdobył Jurica Pawlicz, 6 Piotr Pawlicki, 4 plus 1 bonus dla Kamila Adamczewskiego. Natomiast w drużynie Folubazu Zielona Góra 8 punktów w 3 startach Piotra Protasiewicza, 3 punkty w 5 startach Łukasza Jankowskiego, 5 punktów plus 1 bonus udziałem Jonasa Dawidsona. On także startował w 3 biegach. Krzysztof Jabłoński inkasuje 10 punktów, Runy Holta 9, Patryk Dudek 6, Adam Strzelec 2 plus 1 bonus i Kacper Rogowski 1 punkt. Ja jeszcze chciałbym zaprosić na następny sparing, który już w najbliższą niedzielę 1 kwietnia na stadionie przy Wrocławskich 69 Folubas rozegra ze Spartą Wrocław. Mateusz Koszela, kłaniam się nisko, do usłyszenia.